Chyba zaliczyłem swoje najgorsze 5 minut w historii FIFA. Wczorajszy stream toczył się naprawdę fajnie. Po pierwsze, zrobiliśmy Gakpo. Przepalamy taki składzik na Gakpo, który mam nadzieję pomoże nam osiągnąć ogromny sukces w lidze weekendowej. Oczywiście go sobie przetestujemy też dzisiaj. Cody Gakpo. Fajne statystyki, 4x4, wysoki, szybki, mocny. Mam nadzieję, że będzie fajnym zmiennikiem po prostu. Po drugie, dostaliśmy pika z ikoną podstawową na wypożyczenie. No i zobaczcie, kogo wziąłem. Ale wydaje mi się, że Johan może mi dużo bardziej pomóc w jakichś różnych zadaniach. Typu, no właśnie, na przykład, nie wiem, chociażby z tymi, wiecie, icon z łapami. Nie, no Johan. Sorry, Johan. Znaczy, sorry, Zizu, ale tym razem wygrywa to Johan. Ale potem, ludzie, potem zaczęły się dziać najprawdziwsze jaja na tym streamie. A więc wszystko zaczęło się od jednego meczu z gościem, który był po prostu lepszy ode mnie. Miał bardzo dobry skład i bardzo dobre umiejętności. Był to mecz przy bilansie 10-1. Zresztą sami zobaczcie szybki skrót tego meczu. No i dobra, przegrałem 2-0, wyszedłem z tego meczu, już nie chciało mi się grać. No i dobra, co się stało później? Razem z czatem zadecydowaliśmy, że zagramy jeszcze jeden mecz. No i zagrałem. I patrzcie, na kogo trafiłem. Także tak jak widzieliście, trafiłem na tego samego gościa. Tylko tym razem stwierdziłem, że wyjdę przy 0-0. Po prostu to już było dla mnie za wiele. Także z bilansu 10-1 w jakieś 7 minut zrobiłem bilans 10-3. Ale powiem wam szczerze, to nie była wcale najgorsza rzecz wczoraj. Chwilę po zakończeniu streama, przynajmniej tak myślałem, że go zakończyłem, okazuje się, że go nie zakończyłem, bo jak zrobiłem rajda, to nie okazało się, że ja go skończyłem, tylko gdzieś tam ciągle byłem. Skończyłem sobie streama Damiana i Damian nagle mówi, że są jakieś paczki z hero wymiennymi za 25 tysięcy, więc poleciałem do sklepu. Ej, dobra, bo się odwaliło. Poleciałem do tego sklepu i patrzę, że nie mam 25 tysięcy, także wszystko pokwikselowałem, co mogłem, posprzedawałem i szybko uzbierałem te 25 tysięcy. I doszło do tego magicznego momentu, kiedy wchodzę do sklepu i sami zobaczcie, co ja zrobiłem. Co jest grane? Nie wierzę. No! God, please, no! 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 Proszę, co jeszcze działa to? Nie działa. Tak jest, dokładnie obok. Obok była ta paczka z kartą Hero. A ja kupiłem paczkę normalną i trafiłem Munia Ina. Ja pier... Byłem tyle od trafienia jakiejś fajnej karty Hero. No nie wyszło, no nie wyszło. Ale jeżeli wam się udało, koniecznie dawajcie znać w komentarzach, co trafiliście. Ale dobra, może teraz się stanie bardziej pozytywna rzecz. Mam bilans 10-3. I jak widzicie, kupiłem sobie Terriera na atak całkiem spoko. 7 meczy, 5 goli, 3 asysty. Jest ok, aczkolwiek pewnie go sprzedam po jakimś tam meczu w Lidze Europy. Może jeszcze coś na nim zarobię, kto wie. Ogólnie rynek runął. No i każdy to raczej wie, bo jak ktoś trafił Ginole, to wystawił go za milion. W ogóle Ginola chyba o milion spadł, także współczuję ludziom, którzy go kupili chwilę wcześniej. Smolarek chyba też 400 tysięcy, przez chwilę kosztowało 150. W ogóle dało się na tym mega zrobić, jak się miało końce. No ja zbytnio tych końców już nie miałem, bo kupiłem paczkę za 25 tysięcy zamiast paczkę z kartą Hero. Także ja na tym nie zarobiłem, ale dało się. Dało się zarobić, no niestety nie było mi to dane tym razem. Ale w tym odcinku przetestujemy sobie jeszcze Gakpo, pokażę wam, jak gra Terrier, no i oczywiście zagramy ten jeden meczek w Food Champions. I przy okazji chcę was zaprosić na dzisiejszego streama, który będzie na Twitchu. Robimy hat-tricka piątek, sobota i niedziela oczywiście na Twitchu. No i co tam będziemy robić? Oczywiście będziemy kończyć Food Champions. Mam nadzieję, że uda się wbić te 14 winów, jak nie, no to mam nadzieję, że już w dzisiejszym odcinku w ogóle zdobędziemy te 11 winów. Start streama. Kurde, jeszcze nie wiem, dam ankietę znowu, bo jakoś nie mogę się decydować. Ta godzina 17 była chyba spoko, ale nie wiem, czy nie lepiej o 20 będzie. No i skład rywala, zobaczmy, kogo on ma. Herb chyba taki sam, jak miał ten gość, ale dobra, coś tu się pozmieniało. Okej, no
taki basic skład chyba. Chociaż dobry, ale taki też nie ma nic w nim nadzwyczajnego. Dobra, lecimy. Ajajajajaj. Dobra, ogólnie mam nadzieję, że ten mecz się uda wygrać, bo jak się uda wygrać, to droga do 14 winów będzie troszeczkę łatwiejsza niż jakbym go przegrał, nie? To jest oczywiste w sumie. Ale powiem wam szczerze, że zaczęły się naprawdę trudne mecze, więc może być całkiem ciężko. O Jezus, Jezus, Jezus. Terrier. Nie Rainier, tylko Terrier. Kurde, ale miałem mindfucka przez chwilę. Szczerze, na razie meczyk dosyć wyrównany. Minęło już 10 minut gry i no nie ma wyraźnego faworyta na razie. I dobrze. I Terrier, dawaj. No to jest dobra piłka, on jest całkiem szybki. On ma ten wydłużony styl biegu, także no to jest na pewno na plus u niego. I Hakimi. Dobrze. I do Karima Benzemy. Karim Benzema. Jezus, dawajcie, dawajcie. Terrier, nie. Ale w ogóle się urwał, to był hit. Nie spodziewałem się, że się w ogóle urwie. I dobra. I dawaj, Benzema z daleka. Oj, nie. W drugiej połowie za Terriera wejdzie oczywiście Gakpo. Jestem mega ciekawy, jeszcze nie grałem ani jednego meczu nim. Mimo, że go zrobiłem na streamie, to go jeszcze nie testowałem. I dobrze, ładnie do Dembele. I Terrier, dawaj, twoja okazja na pokazanie się w tym odcinku, ale się gościu chyba przesunął tym Donnarumą. Tak mi się wydawało, że się gościu nim przesunął. Okej. Okay. O kurde, ale dobra, ładny odbiór jeszcze. Terrier, nie. Ale dobra i Fede Valverde z daleka, jajaj, ale on umie, wszyscy wiedzą. Chiesa, ładnie wyszło w sumie. I Terrier, dobre podanie do Karima Benzemy! Wow! Geniusz Karima, no co mam powiedzieć? Bardzo ładny gol! Dobrze, Alabama. I teraz. I do Karima Benzemy, to jest bardzo dobra piła. Karim Benzema, ładnie to się przesunął rywal. I Fede Valverde, ładnie to broni, kurczę pieczone. No, jest jakieś tam pole do próbowania teraz. Dembele z Zewniaka strzelamy, tak jest, Zewniaczek siadł i mamy 2-0, pięknie. I ojejku, miał być Zewniak, a wyszedł oczywiście co innego. I Kimpembe. O kurde, ale prawie mnie porobił. Gdyby może tam nie było trzech, a było dwóch, to by gościu właściwie gola strzelał. Wyjdzie, choć no, taki mecz nie układa mu się na razie za bardzo, jakoś tak... Czuję, że albo jestem lepszy, albo mam troszeczkę też więcej szczęścia i ładnie Kimpembe. Dobrze. Terrier. Dembele Zewniakiem i mamy hat-trick. Nie mamy hat-tricka, ale mamy dwa gole Dembele. Kurde, no nie przetestowaliśmy Gakpo, także... No trudno, przetestujemy go na streamie i w ogóle jakie statystyki, 13-1, nice. No i mamy 11 winów, ej, dopiero teraz się skapnąłem. Jest 11 winów, to jest mega dobra informacja. Ponieważ tylko 3 winy i mamy 14 zwycięstw. Mamy 6 meczy, czyli musimy połowę wygrać, połowę możemy przegrać. Także co, jeszcze raz. Twitch dzisiaj, jeszcze nie wiem, która godzina, ale kończymy Full Champions, od razu otwieramy nagrodę, także będzie naprawdę fajnie. Do zobaczenia i siema.